Caritas Polska od początku wybuchu wojny na Ukrainie wspiera uchodźców, którzy uciekli do Polski. Dziś w całym kraju wolontariusze Caritas organizują pikniki, pokazy, biegi czy koncerty, a wszystko oczywiście w ramach akcji Dzień Dobra. Dochód zostanie przeznaczony na pomoc uchodźcom. W Lublinie jest nasza reporterka Marcelina Krawczyk. Witaj Marcelino, powiedz, co zaplanowano w twoim mieście właśnie w ramach Dnia Dobra? Dzień dobry. Tutaj w Lublinie, dokładnie na Placu Litewskim, rozpoczyna się piknik rodzinny, gdzie zaplanowano wiele atrakcji. Są m.in. animacje dla dzieci, są puszczane bańki mydlane. Tutaj te osoby, które już przyszły, mogą skorzystać chociażby z gorącej kiełbaski. Później będzie także koncert z udziałem m.in. ukraińskiego zespołu. A ze mną już jest ksiądz Paweł Tomaszewski, dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Proszę księdza, powiedzmy o idei tego dnia, właśnie dlaczego akurat tu w Lublinie w formie pikniku rodzinnego ten Dzień Dobra jest obchodzony. Bo zaplanowaliśmy go już bardzo dawno temu, rok temu, z całą Caritas Polska i diecezjalnymi Caritas w Polsce, że właśnie tą Niedzielę Miłosierdzia, nasze święto patronalne, będziemy obchodzić właśnie w ten sposób, żeby uświętować to w takim sensie, żeby wyjść do ludzi, powiedzieć, że na tym świecie dobra jest więcej, prawda? Tak jak głosi Ewangelia, że pokój, który głosi dzisiaj Chrystus w Ewangelii, też jest dla nas wszystkich możliwy do udziału, dlatego wychodzimy pokazać się z naszymi dziełami, żeby ludzie wiedzieli, gdzie można przysłać ludzi cierpiących, potrzebujących, samotnych, niepełnosprawnych, a dzisiaj naszych braci uchodźców. Prowadzimy tyle miejsc, gdzie pomagamy, a czasem jesteśmy bardzo mało znani, nawet tu w naszym lubelskim środowisku, więc wychodzimy na ulicę, żeby też, tak jak Pan Jezus, nauczać głosić Ewangelię i pomagać najsłabszym. No właśnie, w czasie tego pikniku rodzinnego wolontariusze Caritas zbierają do puszek pieniądze na rzecz domów prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej, w których znaleźli się uchodźcy z Ukrainy. No właśnie, ile tutaj u nas w regionie jest takich osób, które znalazły schronienie przed wojną? W naszym regionie jest bardzo dużo, bo jest kilka tysięcy albo nawet kilkadziesiąt tysięcy osób, kilkadziesiąt tysięcy osób w samych naszych domach Caritas. Tak dziennie to jest około 300 osób w punkcie kryzysowym, gdzie tylko śpią przez moment, jedną noc i jadą dalej, ale na stałe jest około 200 osób w naszych stałych domach, w Częstoborowicach, w Ciężomierzy, w naszym domu w Firlaju, w największym ośrodku, ale również przy Unii Lubelskiej, tutaj u nas w Lublinie, na Chmielewskiego, w ośrodku, który prowadzi Caritas, też są kobiety z dziećmi, więc tych miejsc szukamy cały czas. Im potrzeba wzrasta, tym więcej tych miejsc oczywiście rezerwujemy, chociaż ich już na Lubelszczyźnie nie ma, bo wszystko co wolne to oczywiście zostało wykorzystane już dawno. No właśnie, ta pomoc nie byłaby możliwa dzięki pomocy, wsparciu wolontariuszy. Ilu chętnych na co dzień przychodzi właśnie do Caritas Archidiecezji Lubelskiej i pomaga także właśnie przy tych działaniach związanych z uchodźcami? No właśnie, dzisiaj też chcemy wypromować wolontariat. Oczywiście pierwsze tygodnie były burzliwe, bo mieliśmy do 200 osób nawet wolontariatu dziennie w naszej centrali i w innych ośrodkach. W tym momencie to zainteresowanie spadło, prawda? Dlatego mam nadzieję, że dzisiejszy dzień na nowo pobudzi serca ludzi dobrych, którzy będą chcieli pomagać tym najsłabszym. Nie tylko Ukraińcom, ale oczywiście i naszym Polakom podopiecznych, bo o nich nigdy nie zapomnieliśmy i tą pomoc niesiemy również. Bardzo serdecznie też bardzo dziękuję wszystkim naszym darczyńcom, bez których no, nie dałoby rady tak wielu dzieł prowadzić, bo oni każdego dnia i wspierają nas dobrym słowem i modlitwą i ofiarą, za co składamy bardzo serdeczny Bóg zapłać. Bardzo dziękuję za rozmowę i to wsparcie też jest kierowane przez władze województwa lubelskiego, o czym opowie już tak króciutko na koniec marszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski. Panie marszałku, właśnie Lubelszczyzna jest tym regionem, który od początku wybuchu wojny na Ukrainie wyciągnął tą pomocną dłoń dla naszych sąsiadów. W jaki sposób nasz region pomaga teraz uchodźcom z Ukrainy? Myślę, że jesteśmy tym regionem, albo który najwięcej pomaga, albo jednym z dwóch, bo podkarpackie równie dużo pomaga naszym przyjaciołom, braciom Ukraińcom. My do tej pory, jako Urząd Marszałkowski, przekazaliśmy 4,5 miliona złotych, ale jeżeli weźmiemy jeszcze dary, które przekazujemy, to już jest na pewno powyżej 5 milionów. Także nasze regiony partnerskie z zachodu przekazują
środki, za które będziemy kupować żywność, no te potrzebne produkty, o które proszą nasi bracia Ukraińcy, i będziemy im wysyłać. W najbliższych dniach wyślemy 3 tiry do Łódzka, Równego i Kijowa. I to jest ta dobroć dla drugiego człowieka. Dziękuję bardzo za rozmowę. I tutaj w Lublinie Dzień Dobra w formie pikniku rodzinnego, który potrwa do godziny 17. O czym z Lublina mówiła Marcelina Krawczyk oraz jej goście. Bardzo za to serdecznie dziękujemy. Dodam tylko, że wczoraj właśnie w Lublinie odbył się turniej charytatywny piłkarski. Reprezentacja TVP zajęła 3. miejsce, a turniej dotyczył właśnie także wsparcia uchodźców o pokój na Ukrainie. Ale także dziś koncert, także w ramach akcji Dzień Dobra o godzinie 17:15. Wydarzenie będą mogli Państwo zobaczyć na antenie telewizyjnej Jedynki i TVP Polonia. Zachęcamy.